witam. Przedstawię Państwu kilka przydatnych funkcji potrzebnych kierownikom, mistrzom czy brygadzistom, którzy otrzymują zazwyczaj dostęp w programie tylko do swoich pracowników. Po wejściu do programu RCP Admin widzą właśnie taki ekran. Przede wszystkim bardzo przydatne są przypomnienia na stronie głównej, gdzie wyświetlane są informacje o kończących się umowach, mogą być to również informacje o wygasających badaniach czy uprawnieniach. Widać również, kto był nieobecny i ta obecność była nieusprawiedliwiona. Dodatkowo, jeśli te nieobecności wynosiłyby więcej niż 4 dni, byłoby to zakreślone na czerwono. Wyżej widać natomiast, ile pracowników jest aktualnie obecnych, a ile nieobecnych. Po kliknięciu na którąkolwiek opcję pokazuje nam się raport obecności lub nieobecności. Po rozwinięciu raport ten mówi nam, czy pracownik nie miał w tym czasie zaplanowanego urlopu lub zwolnienia lekarskiego, jak również pokazuje, czy pracownik miał na ten dzień zapisaną jakąś normę. Pracownik kwalifikowany jest do obecności lub nieobecności po ostatnim zdarzeniu, czyli jeśli zapomniał się wybić z pracy, to cały czas w systemie będzie obecny. Kierownik przeważnie na początku sprawdza, czy ktoś się spóźni. Aby to zrobić, to należy wejść w ewidencję, następnie w filtrowanie podsumowań. Wpisujemy datę, która nas interesuje. Kolejnym krokiem jest wybór spóźnień, następnie pracowników. Dajmy na to wszystkich pracujących. Oczywiście tych, do których mamy dostęp, i filtrujemy. Widzimy tutaj spóźnionych. Możemy przejść również do miesięcznej ewidencji i zobaczyć, jak kształtują się spóźnienia danego pracownika na przestrzeni całego miesiąca. W miesięcznej ewidencji czasu pracy ilość, jak również wygląd kolumn możemy dopasować do swoich potrzeb. Widzimy tutaj również jakieś nieusprawiedliwione nieobecności. Natomiast jeśli wiemy, że pracownik na przykład zapomniał kartę, możemy bardzo łatwo to zmienić, wypełniając według normy pracownik zapomniał kartę. Po tej operacji została zlikwidowana nieobecność, a normy pracy zostały wpisane w odpowiednie kolumny. Więcej funkcji miesięcznej ewidencji czasu pracy można zobaczyć na osobnym filmie. Po sprawdzeniu spóźnień możemy zobaczyć kilku pracowników jednocześnie, dlatego polecam dzienną ewidencję czasu pracy. Tak jak poprzednio, na początku ustawiamy datę, która nas interesuje, oraz pracowników. Widzimy już wybranych. Tutaj na przykład mamy pracowników z normą pracy 0. Oznacza to, że albo nie mają oni przydzielonych kalendarzy na ten dzień, albo po prostu nie mają zaplanowanej pracy w tym dniu. Widzimy tutaj również nieusprawiedliwione nieobecności. Nie powinno tak być, więc musimy nadać typ nieobecności. Jeśli zdarzy się tak jak tutaj, że zostało już to wcześniej zablokowane, by wprowadzić jakiekolwiek zmiany, musimy to odblokować. By to zrobić, musimy przejść do miesięcznej ewidencji czasu pracy. Dodam, że odblokować może tylko administrator systemu. Wystarczy odblokować, następnie wrócić i odświeżyć. Wtedy możemy już wybrać typ nieobecności lub wypełnić według normy. Na przykład pracownik zapomniał karty. Pojawia nam się odpowiedni komentarz do zmiany. Jeśli zdarzyło się, że pracownik w dniu, w którym zapomniał karty, był dłużej w pracy, na przykład 2 godziny 50, klikamy dwukrotnie i wpisujemy odpowiednią wartość w rubryce. Dodatkowo u dołu ekranu mamy podsumowania wszystkich pracowników z podziałem na odpowiednie wartości z kolumn. Inną ciekawą opcją, którą możemy zaprezentować pracownikowi, są roczne podsumowania. Widzimy tutaj poszczególne dni, ile pracownik pracował w danym dniu, czy brał jakiś urlop chorobowy i tym podobne. Natomiast niżej widać, jak godzinowo wyglądał dany miesiąc w roku.
Taki raport można wydrukować i przedstawić pracownikowi. Aby podsumować w jakimś okresie kilku pracowników, wchodzimy w podsumowania wielu pracowników. Tak jak poprzednio, wybieramy datę pracowników, na przykład jednego działu. Takie podsumowanie można zrobić na miesiąc, tydzień lub dwa, w zależności od wpisanych wcześniej dat. U dołu ekranu widzimy wspólne podsumowanie wszystkich wybranych wcześniej pracowników. Raport ten oczywiście można wydrukować poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji drukowania. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi funkcjami programu RCP.